A mi powiedz, czy taka porażka no, nie boli podwójnie? No boli, no mnie na pewno boli, nawet i potrójnie, bo patrzyłem na to z boku i tak naprawdę nie mogłem nic pomóc drużynie, która przegrała mecz. Jak w ogóle ocenisz to spotkanie? Wisła przy piłce była znacznie częściej w pierwszej połowie, stwarzała zagrożenie, w drugiej jakoś tak no, niemrawo zaczęła, ale później znowu zaczęła grać od utraty gola. No i po wyrównaniu taki no przypadkowy też trochę gol, ale jednak stracony gol. No ale nie ma to żadnego znaczenia, przegraliśmy mecz i to czy my graliśmy dobrze, czy źle, no to jutro podejrzewam 80% społeczeństwa nie będzie pamiętać, czym przegraliśmy mecz. Ocena twojego spotkania? Jaka ocena? No mówię, no przegraliśmy mecz, no nie jest mi łatwo oceniać, nie chcę oceniać chłopaków, no bo mówię, patrzyłem na to z boku i tak naprawdę nie mogłem nic zrobić. Ja nie lubię oceniać nikogo, zawsze oceniam tylko i wyłącznie siebie. A z drugiej strony, no porażka akurat dla ciebie, przeciwko byłemu klubowi, no jeśli można ją jakkolwiek osłodzić, to czy właśnie tak jest, czy wręcz przeciwnie, ona jest jeszcze bardziej nieprzyjemna? No nie, tak jak powiedziałem, boli mnie potrójnie przez to, że po pierwsze nie mogłem pomóc, po drugie, no graliśmy przeciwko Koronie, której chciałem wygrać, no. I tyle. Powiedz, bo zespół z Kielc to już prawie jak mantra powtarzane, skazywany jest rokrocznie na to, że gra tylko i wyłącznie utrzymanie. W tej chwili jest w górnej połowie tabeli, wygrał drugi raz z rzędu, po bardzo słabym starcie przeciwko Zagłębiu, później potrafił ograć na przykład Lecha różnicą 3 goli. No tak naprawdę na co stać tę drużynę? Myślę, że możesz nawet już miałeś okazję z kolegami o tym pomówić. Myślę, że na wiele. No, zawsze, zawsze. W zeszłym roku też nas skazywali wszyscy na porażkę i zdecydowanie z tej pozycji gra się o wiele łatwiej, jak cię przeciwnik lekceważy. Tym bardziej, że jest naprawdę wielu tam chłopaków z charakterem fajnych i którzy mają po raz kolejny coś do udowodnienia całej Polsce, że tak powiem. 2 tygodnie przerwy od rozgrywek ligowych, szczególnie w tej sytuacji, gdy przegraliśmy, gdy na pewno psychicznie jesteśmy no w kiepskim stanie, to chyba dobrze dla Wisły, że będzie okazja popracować nad odbudową i formy fizycznej i też tej psychicznej. No też nie przesadzajmy, nie ma co się chować głowy gdzieś tam w piasek, no przegraliśmy mecz. Ostatnio zagraliśmy 2 mecze na 0 i trzeba pracować nad tym, co jest dobre i nad tym, co jest złe, a udoskonalać to, co mamy dobre. I trener już na pewno dobrze wie, co będziemy robić przez te 2 tygodnie i na tym się skupiamy, na pracy, na ciężkiej pracy.